podziękowania dla pracowników służby zdrowia, dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, salowych, za ich trud, za ich poświęcenie, za ich ciężką pracę na pierwszej linii frontu z koronawirusem. Chcielibyśmy w ten sposób wspólnie wyrazić słowa uznania za to, że każdego dnia, narażając swoje życie, ratują życie nasze. Mieliśmy to zrobić wczoraj, bo to wczoraj właśnie był Dzień Pracownika Służby Zdrowia. Niemniej jednak właśnie przez zdrowie ta konferencja prasowa została na dzisiaj przełożona. A więc słowa uznania, a więc podziękowania za to, że pracownicy służby zdrowia przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny ratują nasze życie, chronią nasze życie w tych bardzo trudnych, wręcz powiedziałbym, dramatycznych okolicznościach.